Cześć! Na wstępie chciałbym zaprosić Cię na naszego Discorda Kanciasta Załoga Official. Znajdziesz tutaj kanały tematyczne o grach, co daje możliwość wspólnego pogrania, np. Forza, No Man's Sky lub Minecrafta. Oprócz tego zawsze informuję tutaj o nowych odcinkach na kanale, bo wszyscy wiemy, jak to jest nieraz z powiadomieniami od YouTube. Znajdziesz tutaj również niepubliczne materiały z dwóch kanałów oraz ekskluzywny content, czyli niemontowane materiały, które pojawiły się na kanale. Dołącz do naszej wspaniałej społeczności, każdy jest tu mile widziany. A tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam Was na odcinek. Cześć, 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 witajcie w kolejnym odcinku z End Survivalu, dokładnie, nie zapomniałem o tej serii, spokojnie, tylko nie było kiedy trochę nagrywać, ani też ochoty i w ogóle, ale jestem i już widzę tego, oj, że pamiętaj, że tu jest dużo Endermanów i że jestem w Endzie, tam już tego złego slajma widać i to jeszcze dużego, chyba się zdespawnował, o, tak. Słuchajcie, całe szczęście, trochę sobie głośniej tam grę, bo jest strasznie cicho, nie wyrzucaj. Więc no, kontynuujemy dzisiaj naszą tutaj przygodę w Endzie. Dokładnie tak, pamiętam, że chyba skończyłem na tym, że chciałem sobie ogarnąć, ogólnie, że chciałem sobie ogarnąć te narzędzia właśnie z tego Talazium, a je się ogarnia trochę inaczej niż normalne narzędzia? Coś takiego? No, a one są jakoś tak w sumie na takim poziomie mniej więcej jak normalne żelazne, ale tutaj w Endzie nie mamy normalnego żelaza, więc trzeba se jakoś radzić. I muszę teraz przypomnieć, na jakiej zasadzie się je robiło. Tak się je robiło, tak, okej. Okay. Dobra, już pamiętam chyba. Albo nie, czekaj, Talazium. Mein Gott. Nie, dobra, to jest po prostu sztabeczka, tak? Okej, te rzeczy się robi tak łącząc to faktycznie z czymś. Tak, sorry, tak trochę nie ogarniam od czasu tego, co tam się działo, bo se tak po prostu... Bo sobie tak po prostu wbiłem do gry, nie? I wiecie. Aha, to coś takiego to jest, tak? No. Tak? O, właśnie. Dobra, to ja bym sobie tego forged plate'a zrobił więcej i teraz chyba mogę sobie coś od zbroi robić, tak? Zrobimy sobie spodnie, o, będzie stać, a to będzie trochę więcej armorka, nie? Dobra, to chodźmy sobie poszukać więcej, bo bym się tutaj dozbroił jednak mimo wszystko, chociaż trochę... Ło, jaki duży Enderman. Dobra, zapomniałem, że tutaj tego typu mody są. Tutaj. I ogólnie jak się cieszycie, że jest kolejny odcinek z End Survivalu, bo widziałem, że niektórym się ogólnie sam pomysł spodobał. Tam w ogóle mamy jakiegoś dungeona i być może się do niego przejść, jak się dozbroimy, bo pamiętam, że całkiem ciekawe rzeczy można tam zgarnąć, aczkolwiek tam dosyć ciężko by było. A i przede wszystkim pamiętam, że dało się zrobić tutaj na tej paczce właśnie respawn Anchora. Czyli wiecie, to co mamy w normalnym Minecrafcie, co możemy robić, że mamy punkt respa w netherze, to mamy tutaj taki endowy. Teraz... O właśnie, end respawn anchor. Okej, będziemy i tak płaczącego obsydianu potrzebowali, z tego co widzę, oko kresu i glowstone. Nie wiem, czy ja takie rzeczy w ogóle będę w stanie tutaj zdobyć. Myślałem, że może będzie taki trochę prostszy crafting tego i podejrzewam, że pewnie też glowstone'em to się ładuje, tak jak... tak jak wiecie, ten normalny, nie? Co mamy. Kurczę, bo to by się przydało, żeby na przykład gdzieś idziemy do jakiegoś tego... Jak idziemy gdzieś właśnie do jakiejś struktury, nie? Żeby sobie respa ustawić, bo... Wiecie, nie zawsze wiadomo, na co możemy się natknąć w takich miejscach, w takich strukturach. Ale okej. Dobra, bo ja tutaj patrzę, czy tutaj coś przydatnego jest, ale nie. Ja właśnie...
Ja właśnie chciałbym talazem sobie pozbierać, nie? Jeszcze więcej, bo muszę je przepalić na te sztabki przerabiać na te plejty, jeżeli chcę sobie zrobić zbroję. Zbroję, chyba miecz też mimo wszystko zrobię. Wiem, że siekierą się mocniej bije, ale ja zawsze wolałem z mnie z. Ja zawsze wolałem z miecza się bić jednak w Minecrafcie. Żeby go nie było. A i przede wszystkim bym zobaczył, czy ja mogę na przykład jakąś tarczę zrobić? Shield. To jest ta Minecraftowa tarcza. Nie, mogę zrobić używając sztabki Talazium. Tą normalną tarczę mogę zrobić. Więc w sumie fajnie, bo tarcza byłaby naprawdę bardzo dobrą opcją też tutaj. Żeby móc się tutaj jakkolwiek no, bronić przed czymś. Tak se patrzę, se przytrzymuję taba, żeby mi się nam pokazywało. Nie widzę nigdzie na szczęście tego złego slajma. Czekajcie, wiecie co? Może nie tyle, że tak, ale wezmę sobie tak, ustawienia mapy. Bo bym sobie włączył Minimap settings, Entity Radar. Nie pamiętam. Nie pamiętam jak się. O, to chyba. To jest tak? Nie. Bo ja chciałem włączyć sobie. Ja sobie chciałem włączyć jakby, żeby nie musieć jakby trzymać taba, żeby mi tutaj podświetlało mopki, tylko żebym je od razu widział. Ja sobie to pamiętam jakoś włączyłem. Tam gdzieś. Że to? Nie, to jest jakby, że. O! Nie, dobra, tutaj mogę always. A bo dobra, to co tam by było? Okej, przyjazd i wrogie moby, no to always sobie dam. Raczej nie muszę, bo tutaj gram sam. Okej, ale jakby dalej muszę przytrzymywać. Dobra, może to ogarnę, potem może nie. Nie chcę mi się na razie z tym bawić i marnować czas odcinka. I słuchajcie, może, możliwe, że sobie nagram teraz może na zapas tak z 2-3 odcinki z tej seryjki. Coś tu? Coś słyszałem. O, Endermit. Oj, z Endermita dostałem typowo łowcę potworów, achievementa. Ej, one się tu respią. Endermity. Na tym biomie. Na tym dziwnym biomie, co są te dziwne skalki takie. Dobra, tu sobie biegam, nie? I nie mogę tego. Nie mogę tego talazjum znaleźć, abym go bardzo, no to bardzo potrzebował. No. Nie, to mi nie robi krzywdy, bo to jest zwykły chorus. Tylko że ze zmienioną teksturką bardzo fajnie wygląda. O nie! O nie! Edek! Proszę, nie. Bij mnie. Oj. No. Właśnie do niego spojrzałem! O. Dobra, było niebezpiecznie. Dobra, Apple Pie chyba nam dawał dokładnie bardzo dużo na jedzenia, to sobie go zjem. Także drobnąłem perełkę, ale to nie było dobre. Bo się spojrzałem na Endermana. Tak, tutaj będzie wiecznie takie ryzyko, to wiecie co, jak ja tutaj mam, jak ja tą jedną rudę sobie zdobyłem na razie i nic więcej, to ja sobie ją przepalę, wiecie, i zrobię sobie tarczę. Bo z tarczą będzie po prostu trochę bezpieczniej. Chyba zrobię to z tego i z tego drewna. Dokładnie, to mamy tarczę.
naszą normalną, starą, dobrą Minecraftową tarczę. Więc będzie fajnie. Dobra, wiecie co? Ja sobie tutaj na razie zostawię te rzeczy, na razie nie będę się skupiał jakoś na zbieraniu tego talazjum, bo nie mogę coś za bardzo znaleźć, ja bym się przeszedł do tej struktury mimo wszystko, bo możliwe, że znajdę tam fajne rzeczy. Wiem, że może tam być ciężko, chociaż kojarzy mi się, że chyba tam były po prostu spawnery normalnych mobków. Takich właśnie z Minecrafta, nie jakichś dziwnych z modów. Więc chodźmy sobie tu. I bym się jakoś tam wbił, nie? O nie, tam jest ten slime. Nie. Idź z tym slime'em. Gdzie on jest, bo ja nie chciałbym się natknąć na niego. Tam widzę gdzieś w oddali jakiegoś na mapie, nie? Ale... Kurde, bo ja bym nie chciał tam zaskoczyć. Tracąc HP, nie? Nie wiem, dobra, widzicie, tutaj mamy trochę tego talasium. To sobie je pozbieram jednak i coś może sobie jeszcze do zbroi zrobię z niego. Czekaj, bo jak mam 6, to 5 na hełm. I 4 na buty, żeby mieć całą zbroję, to nie jakoś mega dużo. Czyli już 5 i 4, to potrzebuję 9. Czyli tak naprawdę już mam, więc... Dobra, wiecie co? Ja się wrócę jednak, bo zebrałem tego talazjum. I sobie dorobię tak jakby... Żeby mieć pełną zbroję z tego, żeby jednak no, trochę bezpiecznie się czuć. I nie traćcie potrzebnych HP. I bym w sumie sobie jeszcze tu zbierał trochę tych rybek. I trochę jedzenia poogarniał. O nie, tam jest ten slime. Jest ten slime. Jest tak mocny. Tam są nawet dwa te slimy. No dobra, one są daleko, więc chyba do mnie nie podejdą. A nie chcę próbować z nimi walczyć, nawet jeżeli pół tarczy, bo wiem, że to mi się nie uda, bo one tak niespodziewanie strasznie atakują. Dobra, przepalmy sobie to. Ja sobie tutaj na te rybki popoluję w międzyczasie. Żeby mieć trochę więcej jedzonka. I to jedzonko się przyda. Te nam nic nie dają, meduski, ale je zabijam, żeby po prostu mnie nie uderzyły, jak do nich podpływam. No. Ale jak fajnie, że tak to nazwę, te rybki współpracują z tymi shaderami, co mam, nie? Że one się tak fajnie świecą pod tą wodą. To jest kozackie. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, albo się pytał właśnie, bo tam nie oglądał poprzedniego odcinka, gdzie to wszystko mówiłem. Shadery, które mam, to są Complementary Shaders. Jedna to prawda, moim zdaniem, z ładniejszych shaderów, jakie są do Minecrafta. Więc polecam. Naprawdę, jak widać, ładnie gra na nich wygląda, nie jest jakoś ciemno strasznie. A oddają klimacik w poszczególnych miejscach. Dobra, jeszcze parę rybek bym sobie tutaj ubił. Oj! Właśnie o tym mówiłem. Meduzy. Dobra, tylko te rybki sobie pozbieram. Ile ja mam? I 14. Dobra, to będzie trochę. Nie dają jakoś mega dużo tego na jedzenia, ale... O nie. O nie. Tylko nie to. Tylko nie to. Jest ten slime głupi, to jeszcze duży. Ja myślałem, że one tylko jedną wielkość mają, te slimy. Co się, on się widzę, że zgliczował w tych... No, w...
tych krzaczkach, ale podejrzewam, że jakbym do niego podszedł, żeby go bić, to on by pewnie się odgliczował. Ja nawet nie wiem, na jak wysoko bym się musiał zbudować, żeby go móc bić normalnie. Przydałby mi się łuk. Szczególnie, że on już się uwalnia stamtąd, jakby. Serio, przydałby mi się łuk. Najpierw z Infinity, wtedy bym mógł strzelać do tych slajmów i by nie było problemu. Przecież to chyba nie jest ten slime, czy to jest ten slime? Jest chyba inny jakiś, ale... Bo, nie wiem, on tej poświaty nie zostawia, ale... Nie wiem, nie widzę. Boję się do niego tak zbliżyć, wiecie? No, Jezus Maria. Goni mnie już. Nie wiem, czy to jest ten slime, czy jakiś inny, bo on wygląda jak jakiś inny trochę, ale to może być ten, tylko z jakiegoś powodu tej poświaty dziwnej ze sobą nie zostawia. Nie chcę się przekazać na Endermana spojrzeć. Nie, to jest Rainbow Slime, ale on też ma strasznie dużo HP i coś czuję, że on też by mnie tak walnął mocno. To jest Rainbow Slime, a tamte to są Illuminant chyba. Dobra, spróbuję z nim zawalczyć. Dobra, wiedziałem. On mi coś zniszczył. Bo słyszałem ten dźwięk. Jak to było coś od zbroi, to się trochę wkurzę. Zaraz zauważy pewnie. Albo i nie. Czy jak to było coś od zbroi... Nie. Co, on mi tarczę zniszczył? Co jest? O, jakiś ślad. Ty, nie wiem, co on mi zniszczył. On mi chyba tarczę zniszczył. Ty, ale tak jakby na dev screenie ją trzymałem cały czas, więc... No nie rozumiem tego. No nie, no tarczę mi rozwaliła ta menda. Jeszcze tutaj będzie teraz łaził. W sensie skakał. Akurat teraz. Jak ja przy moich rzeczach, jak ja tutaj się dozbrałem, zresztą... W starciu z nimi ta zbroja moja i tak mi nic nie daje tak naprawdę. Kurde, no ja bym się go pozbył. No zeskocz na dół do Wojda, proszę. Ej, skoczył chyba do Wojda. Nie, on tu gdzieś jest. Nie, to jest inny. To jest ten. Nie, tamten zeskoczył do Wojda. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Normalnie jak na zawołanie, nie? No ja już mam tutaj 17 minut nagrania. Dość długo. Wybaczcie, że tak przedłużam, ale te początki takie tutaj są. No, ostatnią śmierć. O. Żeby nie przeszkadzała i... Dobra. Dozbrojmy się teraz. Się zróbmy sobie... Właśnie to. O nie, no i, no i kowadło mi poszło. Jak na złość. No dobra. Będziemy mieli przynajmniej pełną zbroję. Która jest chyba... No ona jest słabsza niż żelazna nawet. No. Żelazna trochę więcej armora daje. No... Że tak powiem, za kolorowo to nie wygląda. Ja bym sobie zrobił skrzyneczkę i sobie coś tutaj zostawił. Te rzeczy, to, symbole i te inne. To w sumie też. To wszystko tak naprawdę. To sobie jeszcze wezmę więcej jedzonka, jak mi się tutaj to przepali do końca i idziemy... I idziemy do tamtej struktury, mam nadzieję, że tam coś fajnego znajdę. Jest kolejny ten zły slime. Dobra, czyli są dwa rodzaje złych slime'ów, czyli Rainbow i ten Illuminant, ale są one i tak są dość podobne, więc spokojnie. Nie pomylą mi się. No, te slime'y wymyślił. Wiecie, w razie co, jak one będą zbyt uciążliwe, nawet na później na takim endgame'owym poziomie, no to najwyżej usunę tego moda z nimi, nie? To bodajże był ten Terrarian Slimes mod.
z którego one są. Więc jak one będą zbyt uciążliwe, nawet tak endgame'owo, no to po prostu usunę je, nie? Ale na razie nie chcę tego robić, bo to jednak będzie takie pójście na łatwiznę, a przynajmniej w sumie dzięki nim nie jest jakoś za łatwo, bo tak szczerze, teraz ja bym żadnego takiego przeciwnika nie miał, który by mi tak zagrażał jak te slajmy. Tak to przynajmniej jakby zagraża mi coś tutaj faktycznie tak mocno poza Endermanami, jakbym się spojrzał na któregoś. I szukam jak tutaj zejść w miarę bezpiecznie. Trochę HP stracę. Żałuję, że tej tarczy nie mam. Wiecie co? Ja sobie zrobię tą tarczę jeszcze raz. Bo ona może mi się tam przydać. Tak, wiem, to jest takie strasznie przedłużanie, ale tarczę. Tarczę dobrze byłoby mieć. O, jak tutaj jest tyle tego talasu, to sobie pozbieram przy okazji. Po prostu. Właśnie. Ja mam tutaj. Mam frikama tutaj, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. No ja, bo mam tego. Tweakero. Moda. Z tych, które jakby ja sobie sam dodałem, tak spoza tej paczki całej. To tak, to mam frikama. To dobrze wiedzieć. Możliwe, że się przyda. On się bardzo przyda, bo ja sobie będę mógł w sumie na tym frikamie spojrzeć, co tam jest mniej więcej. W tej strukturze. I się tak nie wbijać na YOLO. Wiecie. O, mogę z tego zrobić te seczki. Bardzo dobrze. Ja tylko chciałem sobie zrobić tarczę w tym momencie, bo mi ten głupi slime rozwalił. Okej, okay. To teraz idziemy już tak na pewno. Ale też tak swoją drogą. Myślę, że zdobycie tutaj dość szybko elytry na tym save'ie by nie było jakieś mega trudne, aby nam pomogło, chociaż nie mam tutaj jak zdobyć prochu i papieru na fajerwerki, żeby sobie tak fajnie latać tam elytrą. Ale wiecie, zawsze byłaby git. Dobra, jest tu bezpiecznie w miarę? Jest. Będę patrzył się w ziemię, żeby mi w razie co Enderman żaden nie podszedł. I tak, tutaj są skrzynki i spawnery. I jakie to są spawnery? Enderman? Shulker? Endermit. Dobra, shulkery będą problematyczne. Na pewno. No, tu jest pełno skrzyń. Tu jest pełno skrzyń, z których pewnie pełno fajnych rzeczy pozdobywamy, więc opłaca się tam iść. Z tego co pamiętam, to tam ciekawe rzeczy właśnie było można wyciągać z tych skrzyń. Ja bym sobie gdzieś tutaj zeskoczył, tylko tracę HP trochę. No dobra, zaraz mi się odnowi. Dobra, tu mogę? Mogę. Oj, bardzo dużo. O nie! Prosto na shulkera wpadłem. To był błąd. Dobra, ja się schowam gdzieś może, gdzie nie ma typowo shulkerów, tylko one są... One są wszędzie! O nie. Nie, no to był błąd ogromny, nie? Ja muszę te spawnery im... poniszczyć. Bo to będzie problem. O Jezu, jak długo. Dobra. O nie, a shulkery się jeszcze będą chyba rozmnażać, czy to nie ta wersja. Myślę, jak się trafią. Dobra, nie wiem, spróbuję pozabijać je. Dobra. Dobra. Dobra, uspokajam sytuację, że tak powiem. Powoli. W tym miejscu na razie. A i trafił mnie. No, dobrze. Dobrze. Jest chwila spokoju. Jest chwila spokoju, aż się łyczek Rockstarka należy. Mm.
No wiecie, te inne endermity i endermany nie są problemem. Oj, diamenty tutaj są i złoto! Tej łopata z jakąś klątwą, ale... Pulse of coś tam jakby... Nie chcę ryzykować, że to mnie jakoś zabije czy coś. Okej, tam są shulkery, tam są shulkery. Tych shulkerów trzeba się pozbywać jak najszybciej, bo... Jak ich się zaczyna robić jakoś dużo, to to się staje... problemem też sporym. Ale już widzę, że ta struktura będzie bardzo OP i że ja być może jakieś diamentowe rzeczy będę mógł z tego mieć. Tu jest jeszcze shulker. Nie chcę na Endermana się spojrzeć, wiecie? Tego tak ostrożnie to robię. Dobra, załatwiony ostatni shulker z tego pomieszczenia. Dobra. Byłbym bardzo wdzięczny, jakbym jakieś jedzenie może jeszcze w tych skrzyniach. O nie, tutaj są jeszcze. Też się ich wolę pozbyć, żeby do mnie tutaj nie nawalali. Chociaż słyszę, że ich jest gdzieś więcej, ale one są tam u góry. No nie, no! Jeden shulker taki problem mi robi przez to, że ciągle mi lewitację daje. Przestań. Nie walda. No kurde no! Shulkerzy wredny. Shulker jest jednym z najbardziej irytujących mobów w Minecrafcie, naprawdę. No już. I mendo. No. Dobra, patrzymy dalej. No, pełno diamentów. O, to fajne. Kurde, z klątwami są te rzeczy, ja ich nie chcę ubierać, wiecie. No nie, takie rzeczy tutaj są, bo to jakieś klątwy. Wiecie, jakbym miał Dark Enchantera, bo on jest... Okej, okay. Jakbym miał Dark Enchantera... O, fajny miecz i to bez klątw żadnych. Jakbym miał Dark Enchantera tutaj... No się, bo mam, bo są te mody na niego, nie? Tylko jakbym go mógł skraftować... Ja bym sobie pościągał te klątwy z tych rzeczy. Na spokojnie, jeszcze za to expa dostał. O, tiksowy miecz faktycznie z mora stawonogów, a? Zawsze coś. Vein mining, łopata, okej. Okay. Jeszcze więcej diamentów, będzie można zrobić set tak naprawdę zaraz. Jeszcze trochę lepiej, czy te potki są spoko, co to jest? Okej. Okay. Coś z armorem? Coś tak? Ja to wszystko sprawdzam. Kurde, no, kuszą te rzeczy, chociaż one są żelazne, a ja sobie diamentowe będę mógł zaraz zrobić, ale nie chcę, bo ja nie wiem, co te klątwy robią. I nie chcę się przekonać. Dobra, sprawdźmy sobie na Frickamie, czy tutaj gdzieś dalej coś jest. Tak, jest dalej i są też spawnery. Cieszyłbym sobie najchętniej diamentową zbroję zrobił, bo w sumie trzech diamentów mi brakuje, żeby móc ją ogarnąć. Jakkolwiek, co ja tutaj mam? A mam tutaj szarpnę za 3 w sumie na tym mieczu, więc bardzo fajnie. Będę fajnie bił. Fakt, że to jest żelazne, ale jednak. I tak żelazne jest lepsze niż te, co tutaj mogę robić. Dobra, rozwalajmy to szybko. Żeby się nie narespiło tutaj tego dużo. To jest. Aha, bo ja sobie do innego slotu jakoś przeniosłem to. No tak, bo tutaj miałem na myszce pod przyciski boczne pobindowane. Ej, pełno tych endermitów. Ej, mocno biją te endermity nawet. Jak te endermita. Czekajcie, bo ja mam tą. Zmorę stawonogów. To ona będzie ich biła mocniej. Co nie? To nie chcę szerokim atakiem jeszcze endermana walność. No właśnie! To kaplica. Kaplica? Bo się Edek wkurzył, bo musiał mi podejść. O nie, i weź tu teraz wejdź po to, nie? W sensie, dobra, część spawnerów porozwalałem tam, ale jednak... Man! Dobra, wiecie co, ja wezmę ze sobą crafting, żeby sobie zrobić diamentową zbroję, naprawdę, żeby już się trochę mniej obawiać wszystkiego, bo to... O nie. O nie. Ja tylko to chciałem, żeby sobie z tego zrobić crafting.
i pójść tam. Chociaż podejrzewam, że jakbym miał diamentową zbroję nawet, to i tak te slimy będą mnie na hita biły. O nie. To jest tak niezbalansowane. W sensie, dobra, jest zbalansowany, nie? Ale wiecie. Endermany też są przerąbane na swój sposób, bo spojrzysz na takiego, bądź go walniesz przez przypadek, tak jak w tym przypadku. Ja endermity biłem, ale on stał obok i on z tego dostał, z szerokiego ataku. To on już się przypruł. Już trochę deadów będę miał, nie? Na tym. Na tej serii. Straciłem dużo HP. Tu jeszcze więcej stracę, tak sobie zeskakując. No, no. A tam jeszcze będą moby. Powiem wam, że robi wrażenie. Dobra, szybko, 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 szybko. Szybko. Jedz, jedz. Nie, 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 nie. Shulkery. Głupie. Dobra, zbroja ubrana, to najważniejsze. Teraz zbieram moje rzeczy jeszcze. Do końca. Okej. Okay. Dobra. I kontynuujemy rozwalanie spawnerów. Chyba, że mnie jakiś... jakaś menda zacznie podwieszać. Co to jest w ogóle? Teleportation. Ja nie mam żadnej płotki tej na leczenie, co nie? Ja bym spróbował może tej dziwnej płotki, tej... o tej. A, to jest jakiś taki ten. Jakaś taka ochrona. Miejmy nadzieję, że jakaś taka dobra ochrona. No coś tam mnie chroni, ale... no weź to rozwal! Kurde, bo oni zasłaniają to! No nie! Bo ten jego pocisk musiał mi podlecieć i mi zasłonić. Oni się teraz narespią dookoła tego spawnera i weź to rozwal! No nie, nie. No proszę, no! Noż! Prawie było! Ja to muszę rozwalić, no! No! Jezus, jak długo! To zaraz, to zaraz. Chodźcie. Oj, tym mieczykiem można ich bić jakoś porządnie przynajmniej. Bo coś im robię. Dobra. Ja mam w ogóle 30 minut już nagrania. No będzie dłuższy ten odcinek trochę, bo chcę tutaj na nim to poeksplorować. Chociaż myślę, że zaraz się może gdzieś wkopiemy i... kurde... tak, niewiele mi to da. Jest tu spawner shulkerów, czy to są same te... tu jest spawner shulkerów, dobra, ten trzeba najpierw zniszczyć, bo... shulkery są... dość sporym problemem tutaj. W tej strukturze. No. No nie, no! Jak już prawie opadam, to musi mnie taki trafić, musi! Polataj se dłużej! Bo latanie takie fajne. Jeszcze było takie kontrolowane latanie, to fajnie, nie? Ale... dobra. Dobra. Czy tych ment możemy pozbyć? Dobra, spokojnie. Nie rajdżujemy się, to jest tylko głupia gra, ty tutaj już i tak jakby ich ogrywasz, tylko... o Jezus, nie, jakiś mocniejszy endermit, nie! Dobra, najpierw shulkery, najpierw shulkery. Boję się tego endermita mocniejszego. Dobra, nie był przerąbany, chociaż mnie nie walnął. Dobra, sprawdzam jeszcze na koniec tego odcinka te skrzynki. W ogóle bym sobie tutaj ułożył te... rzeczy trochę. Taką. Dobra. I sprawdzamy. Jest kill off. Oczywiście on ma jakiś ten... tą dziwną klątwę, która nie wiem co robi. Może będę mógł sprawdzić, czekajcie. Nie? Zaraz weź to znajdź. Curse of...
Nie pokazuje mi tutaj nic. Kurde, no ładny jakiś diamentowy kill-off, to bym se wziął. Dobra, mogę tego żałować, ale... A, widzę co on robi. To nie! Nie! To podziękujemy. Okej. Okay. Po prostu HP mi zmniejsza, jak go trzymam. To nie jest dobre. O, a tutaj mamy... Bez klątwy. O, Recall Potion, okej. Okay. Co nie wezmę, bo to będzie lepsze i tak niż ten talasy. Wow. Ale żem... Dostał achievement. No i w końcu jakieś też część zbroi porządna. Kurde, no. Same klątwy. Restoration Potion. O, ona była chyba spoko, bo ona chyba całe HP odnawiała. No nie, no czemu to ma tyle klątw? Dlaczego? Wiesz, to są różne, bo to jest Restoration, Ultimate Restoration, Greater. O nie! O nie, 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 nie. Panu! Panu dziękujemy! No. Nie. Ani się wasz. Nie, ale plus jest taki, że patrzcie, będziemy mogli Special Crapoxy porobić. Kurde, no nie powiem. Przydałby się bardzo tutaj, żeby zrobić tego Dark Enchantera, ale ja do niego potrzebowałem. Skąd ten Shulker strzela? Ja tak naprawdę wszystko bym mógł zrobić, poza tym, że nie mam płaczącego obsydianu, nie? Ja się zastanawiam, czy w ogóle da się jakoś zdobyć płaczący obsydian tutaj w tym endzie. Podejrzewam, że tak. Ja wtedy bym mógł to od razu sobie zrobić. I ja bym te wszystkie dziwne klątwy sobie ściągał z tych rzeczy i bym miał bardzo... I bym miał bardzo OP rzeczy. I jeszcze bym w cholerę jeszcze więcej levela za to sobie dostawał. Ale słuchajcie, tutaj zakończę odcinek, bo już jest długi. Zaraz siadam, od razu nagrywam kolejny. Dalszy z eksploracji tego miejsca, bo to jeszcze nie koniec, bo ono jest spore. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć do następnych. Hej, hej.